ruszamy właśnie do szkółki zrobić trening, ponieważ jest tam, pokażę wam taki fajny jungle gym. I tutaj już zaraz za węgła widać ocean. Jesteśmy w Kenii, przemieszczamy się tutaj głównie przy pomocy tuk-tuków i naszych nóg. Domek instruktorski znajduje się dość niedaleko szkółki, a właściwie rzut beretem, więc fajnie. Cały ośrodek, jak mówiłam, bardzo sportowy. No, jest taki klimat, że jak masz komuś wytłumaczyć, gdzie mieszkasz, to tłumaczysz, że to jest tak między baobabem a kałużą, co jest urocze. Chwilę zajęła mnie klimatyzacja, bo w Polsce wyjeżdżałam ze śniegu, a teraz jest już tutaj piękne słoneczko. Dzisiaj zaliczyliśmy taką pierwszą sesyjkę, parę halsów, no i uczymy się tego, jak tutaj wygląda, jaki jest spot. Zaliczyliśmy water safari z lokalesami, którzy pokazywali nam żyjątka z wody, jakieś rozgwiazdy i inne takie rzeczy, i jeżowce, które też można tu znaleźć, trzeba na nie uważać. Więc nie znając miejsca, albo bez opieki, można sobie zrobić kuku w nóżkę i ciało. Tak, miejscówka jest tutaj bardzo, bardzo usportowiona. Cały obiekt Soul Breeze jest ukierunkowany na taką właśnie bardzo aktywną turystykę. Więc mamy Monkey Gym. Kajtową. Dużo atrakcji co wieczór, których jeszcze nie mamy wszystkich sprawdzonych. Ta woda i ten spot i tutaj organizacja naprawdę profeska. Hello. No, no, not today. Thank you. Tak, reasumując pierwszych kilka dni, odczucie numer jeden, wilgotność jest fajna, czyli nie jest ciężko, jak powietrze stoi, a jak zaczyna się ruszać, to jest bardzo przyjemnie i czuć to też na skórze, że jest tu taka przyjemna wilgotność powietrza. Druga rzecz, nie ma kurzu właściwie, chyba no oczywiście, że ulicą pełną aut, tuk-tuków i motorów idziesz, no to oczywiście, bo się podnosi z drogi, ale tak ogólnie jest tego kurzu bardzo malutko. Z takich, nie wiem czy to jest tip czy nie, należy pamiętać o angielskich gniazdkach tutaj. Należy wedle własnego tutaj uznania, ale też oczywiście z zachowaniem pewnych zasad podejść do sprawy wody, która w kranie nie jest pitna. I co tam jeszcze? Ceny są, powiedziałabym, europejskie, produktów europejskich, czasem wielokrotności. Tutaj przykładem jest mleko sojowe, które kosztuje tutaj około na polskie chyba 20 zł. Czyli no grubo, gruba przebitka, ale produkty lokalne, kraj mango, kokosem, rybami, po prostu płynący i tym ich zieleninką taką. No my zdecydowałyśmy się jeść street foody, więc żywimy się tutaj niedaleko, Sea Breeze, i jedzonko jest naprawdę pyszne. Co jeszcze? Pierwsze wrażenie, powiedziałam, bardzo mocne, 8 na 10. No i też oczywiście to, o czym wspomniałam wcześniej, te żyjątka, jest tego tutaj dużo, tu się wszystko rusza, wszystko wydaje dźwięki, z brzaskiem wstają małpy, drą się, wczoraj małpy ukradły mi klapka, bo nie byłam dla nich miła i po prostu miałam do małp.
No i no, żyje się tutaj ze zwierzętami, z insektami, z tym wszystkim naokoło. No trzeba sobie odkleić, że jest się po prostu na plaży, która jest właściwie wejściówką do buszu. Jest to miejscowość i wszystko tu żyje, po prostu. Ludzie żyją i wszystko inne też żyje. No jest pięknie. Jeżeli natomiast chodzi o spot jako taki, tutaj rzeczy kajty związane z wiatrem i kajtem, więcej info na pewno w recenzji spotu, którą zrobię. Natomiast na pewno jest to miejsce sezonowe i sezon jeszcze się nie zaczął, wiatr jeszcze się nie odwrócił. Na jedyny słuszny kierunek zimowy, który jest tutaj letni. No i na pewno jest to miejsce pływowe, przepiękne i jeżeli zapoznacie się ze spotem, to jest to naprawdę wielki playground. I co więcej, jest tutaj taka jakby mała rewka, czyli taka wchodząca szpilka w tą część do rafy i robi się tam podobno świetny flacik, więc no nie możemy się doczekać, aż tu się to wszystko z wiatrem ustabilizuje. I no nic, no spędzamy czas po prostu słonecznie i pięknie.